Przewodnik biblijny z Biblią na co dzień kieruje do nas dzisiaj następujące słowa, które zaczerpnięte są z Psalmu 33 i z listu apostoła Pawła do Rzymian. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. Apostoł Paweł pisze: w tej nadziei zbawieni jesteśmy. Nadzieja jest częścią życia każdego człowieka. Zwykło się mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy jest to zasadne stwierdzenie? Dzisiaj rozpoczynamy weekend. Wiążemy z tym pewne nadzieje. Mamy nadzieję, że będzie piękna pogoda. Mamy nadzieję, że odpoczniemy po tygodniu ciężkiej pracy, wysiłku w szkole. Mamy nadzieję, że być może nadrobimy coś, na co nie mieliśmy do tej pory czasu. Muszę przyznać, że moje nadzieje w tym względzie nieraz weryfikuje rzeczywistość i muszę przyznać rację czasami temu zacytowanemu powiedzeniu. Ale czasami w bardziej ważkich rzeczach też mamy swoje nadzieje. Jeżeli musimy czegoś dokonać, musimy dokonać jakiegoś wyboru i nie zawsze jesteśmy w 100% przekonani o słuszności tego wyboru, to też podejmując decyzję mamy nadzieję, że coś być może w tej kwestii się zmieni, że ktoś być może się zmieni. A z drugiej strony, kiedy bywa tak, że jesteśmy o czymś w 100% przekonani, jesteśmy w stanie iść jak w dym za kimś albo w jakiejś sprawie, to też mamy nadzieję, że to się nie zmieni, że zawsze będziemy mogli polegać na kimś, że zawsze będziemy mogli obdarzać kogoś zaufaniem. Życie również i takie sytuacje weryfikuje, bo my jesteśmy w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w naszym rozumieniu rzeczywistości też obarczeni błędami. Słowo na dzisiaj, zarówno z Psalmu 33, jak i z listu apostoła Pawła do Rzymian, mówią o nadziei, że Bóg jest naszą nadzieją, jest naszą tarczą, jest naszym zbawicielem, jest naszym zbawieniem. Czy zatem w chrześcijańskiej nadziei jest miejsce na trochę wątpliwości, tak jak jest to, jak ma to miejsce w nadziei takiej naszej codziennej, przykładowo jak z tym weekendem, czy z innymi rzeczami, gdzie mamy nadzieję, ale jednak jest w tym zasiane jakoś ziarno wątpliwości. Jak Bóg rozumie nadzieję? Czy w chrześcijańskiej nadziei jest miejsce na wątpliwość? Pewnym jest, że pragnieniem i celem każdego chrześcijanina jest zbawienie i życie wieczne. Ale czy chrześcijanin powinien być pewny zbawienia, czy raczej powinien mieć nadzieję, że będzie zbawiony? Nie ulega wątpliwości, że Bóg jest tym, który daje zbawienie w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania otrzymujemy obietnicę łaski Bożej, zbawienia. I tej prawdy wiary nie kwestionujemy, nie podważamy, nie poddajemy w żadną wątpliwość, bo tego dokonał Bóg i w ten sposób złożył każdemu z nas ofertę, którą możemy przyjąć albo odrzucić. Jest to oferta pojednania. Pojednania z Nim w Jezusie Chrystusie. Kiedy tę ofertę z wiarą przyjmujemy, to możemy być pewni zbawienia. W innym przypadku poddawalibyśmy w wątpliwość to, że Boże zbawienie jest skuteczne, że Jego ofiara jest skuteczna. Jednak ostateczna decyzja zawsze będzie należeć do Niego, do naszego Stwórcy i Ojca. Do tego, który w dniu sądu zaprosi nas
do swojego królestwa. Zaprosi nas do swojego stołu i wypowie słowa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Pójdźcie wszyscy, którzy pokładacie nadzieję. Pamiętajmy, że On jest niezmienny w swoich obietnicach. I pamiętajmy też o tym, że On jest Ojcem tych, którzy dokonują mądrego wyboru. On chce być, a może już jest, również i Twoim Ojcem. Tego Ci życzę na ten kolejny dzień Twojego życia. Niech On, dobry Bóg Ojciec, Bóg mądrości, prowadzi Cię w Twoim życiu. Amen.